Radio Elka. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest oczywiście Kasia Prałat-Idzik. Dobry. Dobry. Jest też Iwona Mierzwiak. Dzień dobry. I jest Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Tak systematycznie każdemu włączałeś mikrofon, żeby czasami ktoś z dzień dobry nie wyskoczył. Tak, no bo ja żeby znam... Żeby ktoś się pod kogoś nie podszywał. Ja już was znam. Ja już was doskonale znam. My ciebie też. No, także cisza. Drodzy słuchacze, 726 114 114 to numer do nas. My pod tym numerem będziemy czekać do 9:45 na wasze telefony. I jeżeli... na kwiaty i motyle, tak jeśli jest. Chcielibyście wysłać, to też jesteśmy przygotowani. Ważna informacja, czekamy na kwiaty i motyle w związku z tym, że rondo już działa. Tak, od piątku. Tak jest, rondo już śmiga, można jeździć. Ale usystematyzujmy, które? To u zbiegu ulic Piłsudskiego i Wojska Polskiego. Rondo hutników. Tak, z piękną kadzią na środku. Właśnie, kadzi. A ja się zastanawiam, miałem powiedzieć garnek. Z kadzią, tak jest, z kadzią, drodzy słuchacze. Widziałeś kiedyś 17-tonowy garnek? A, słuchaj, nie takie rzeczy w życiu powstały. Także myślę, że nie jeden garnek tyle mógłby ważyć. Tylko znajdź mi teraz palenisko, które by to utrzymało. Dobrze, drodzy słuchacze. Koniec żartów. Ale ile zupy można tam było nagotować? Grochówek. O! Krupnik, moja ulubiona zupa. Na rozgrzewkę o tej porze roku. No, dobra. Drodzy słuchacze, koniec żartów. Czekamy na wasze telefony. 726 114 114. Moje tematy są w toku, Iwony również. Z jakimi nowymi dzisiaj zadzwonicie, no to sam jestem ciekawy. No my też jesteśmy ciekawi. Czy my jakieś sprawy, coś tam się już tam chociaż klaruje, chociaż troszkę z PKP nieruchomości, czy tam... Nie licz na to. No właśnie dlatego, wiesz, a przed świętami zdążą Bożego Który? Narodzenia? O ile w ogóle odpowiedzą. No, a mogą nie odpowiedzieć? No, a dlaczego nie? Przecież pytają media, a nie jakieś urzędy. A no tak. Będziemy musieli media, ale ustami słuchaczy i mieszkańców regionu. Tylko no, szkoda, dlaczego to tak długo trwa. Nie wiem, może dopiero lokalizują te rzeczy i kładkę, i przejazd kolejowy, no ale to chyba raczej nie jest trudne. Dobrze, szczególnie, że numery tam chyba są podane. Dokładnie. 726 114 114, drodzy słuchacze. Czekamy na telefony z całego naszego regionu. Czy to Głogów, czy to Lubin, czy to Polkowice. Co tam w Lubinie ciekawego, Iwono? Ja może powiem tak, że dzisiaj jechałam... drogą Lubin-Polkowice, S3. Tak. I słuchajcie, jak zapowiada wykonawca, już w piątek, 29 października, zostanie udostępniony do ruchu odcinek drogi S3 od węzła Lubin-Zachód do węzła Polkowice-Południe-Biedrzychowa oraz węzła Lubin-Północ wraz z drogą lokalną Lubin-Owczary-Biedrzychowa. Czyli że co, że będzie już normalnie można tak. przejechać bez żadnych rond i tak dalej? Tak. Ten odcinek od Polkowic do Lubina... Ile to już lat? Nie wiem, co nieważne ile, ważne, że już będzie w piątek, jak dobrze pójdzie, udostępniony. Tak, to jeszcze później tylko poczekamy troszkę na odcinek Polkowice Głogów i już będzie można śmigać. No tam też trzeba zakręcać to ostro. No na razie tak. Dobra, to wszystko wiemy. 726 114 114, czekamy na kolejne, na pierwsze dzisiejsze telefony, bo jeszcze żaden nie zadzwonił. Także gdyby ktoś miał jakiś... Ale widzisz, no jak nie ma telefonów, to znak, że problemów nie ma. No to dlaczego jeszcze nie ma kwiatów i motyli? Właśnie. Ja się pytam. 726 114 114, zagramy utwór, jak znam życie, to po pierwszej nutce ktoś zaraz zadzwoni. Dzień dobry. Ja jestem mieszkanką Osieka i chciałam zgłosić taką sprawę odnośnie ulicy Morelowej. Tak. Ulica Morelowa. Pisaliśmy do gminy. Ulica jest w tragicznym stanie, po prostu dziura na dziurze. Jak jest mokro, przejechać nie da rady. No, cudawianki się tam dzieją. Mhm. Dobrze. Ulica Morelowa. Tak, zapisałem. Morelowa. Trzeba byłoby sprawdzić, bo to może być podobna sytuacja jak z ulicą już jedną zgłaszaną przez słuchacza z Osieka. Wenus. Tak. I tam się okazało, że właścicielami drogi są mieszkańcy. Jest gminna droga. A to jest gminna. Gmina nam odpisała, że kiedyś mają w planach zrobić, ale kiedy? Mhm.
Dobrze, to w takim razie mamy zapisane. To my się dopytamy o tą drogę. I tam jest też dojazd od Czereśniowej. Czereśniową tam dali Tłucznia, ale Morelowej już nawet nie ruszyli. Mhm. Dobrze. Dobrze. To mamy zapisany zapisane temat. Mamy. Mhm. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I pozdrawiamy. Czyli jednak są jakieś problemiki jeszcze w regionie. Ulica Morelowa, Osiek. Zapisane. No i dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego. My notujemy te tematy, a potem staramy się je do odpowiednich instytucji skierować. Zapytania, czy też prośby, interwencje, nie wiem, dziurawy chodnik, zapadnięty chodnik do przycięcia zieleń, no takie rzeczy też nam zgłaszacie, my je potem przekazujemy dalej. Nieświecący znak drogowy, taki słoneczny, no takie rzeczy. Zdarzają się. Zdarzają się, zgłaszane do nas do tematu dla reportera, no i sami jesteśmy ciekawi, z jakimi tematami dzisiaj do nas się zgłosicie. 726-114-114, ja tylko mam informację, że przy skrzyżowaniu Parafialnej z Barwierską, nie, to nie jest Barwierska, to jest inna ulica, to jest, tak, Barwierska. Tam jest takie drzewo i to pękło, drzewo. Nie wiem, czy tam się służby tym zajmą. Zlokalizujesz mnie potem, tak. Pokażesz, to my zgłosimy. Teraz odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja chciałbym się zapytać odnośnie, czy nie można by, nie wiem, gdzie tu się zwrócić, taki automat do wymiany bilonu, bo banki biorą prowizję. Wiem, że w miastach takich dużych jak Szczecin czy ten, a u nas nie można by było, bo wiem, że dzieci zbierają takie, mają swoje po pięciogroszówkach i ten, chodzi mi o to, żeby na gotówkę, gdzie to się zwrócić w ogóle? Wie pan co, no ja mam taki pomysł, bo ja zawsze robiłem tak, że szedłem do sklepów. Ale to nie da rady. Chodzi mi o groszówki i... Ale no to właśnie sklepy kochają groszówki i pięciogroszówki. Nie, nie, właśnie, że nie, bo próbowałem wymienić sam swój pięciokilowy i... A to nie, bo to trzeba sobie to trzeba zrobić tak. Ja tak zawsze robiłem, że zawijałem w papierek po na przykład 20 sztuk. No właśnie, ale bank ale to nie w banku prowizję, właśnie. Ale to nie w banku zawijałem. Ja zawijałem to w 20 sztuk i dawałem do sklepu. No, ale mi chodzi o automaty takie, że wrzuca się cały swój i gotówkę normalnie w papierowym tym wydaję, nie? No, ale kto by miał takie coś postawić, proszę pana? No banki. Ale to wtedy będzie prowizja znowu. Nie, właśnie, że nie, bo takie automaty działają w Szczecinie, w Warszawie. No sobie zobaczę, jak to w ogóle wygląda, bo nigdy nie widziałem takiego automatu do bilonu. Widziałem. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiamy. Szczecin, Warszawa, okej, ale czy w Głogowie by to zdało egzamin? Czy tam w Lubinie, czy w ogóle w Zagłębiu Miedziowym? No faktycznie są takie, że to się tak wrzuca, to tam sobie liczy. No, mamy telefon kolejny. No to odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Wie pan co, ja chciałam zgłosić, drzewo jest przewrócone nad strumykiem, jak się idzie tam w stronę tych działek. Jest obalone całe, że nie idzie przejść tym chodnikiem. Jakby pani mogła bardziej zlokalizować ulicę. Gdyby park przebudowany, tak? Wie pan, gdzie jest ten mostek w parku? Przybudowlany. Te kaczki, tak, przybudowlany. Ten mostek. I tam się idzie później w prawo, jak do domków, na te domki jednorodzinne, to dołem się idzie do ogródków. Tak. Tak. Jak się ciągnie strumyk tam wzdłuż właśnie tych działek. Tak jak pani mówi. I przy schodach jest przewrócone takie drzewo, bo nie można przejść tamtędy tą ścieżką. No dobrze, to sobie zapiszemy. Jak się idzie pan do góry, schody są na listopadową, marcową, styczniową. Tak, to wzdłuż strumyka, jak się dołem pójdzie, to tam mamy... A tak. Na dole jest przewrócone drzewo. Dobrze. To mamy zapisane. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Wzajemnie, do widzenia, bo jeszcze w tym parku leśnym takim też jest mostek, taki dość... Więc tak się po prostu chcieliśmy dopytać, bo strumyczek Sępolno dość długi jednak jest, jakby nie było. Znajomy mi to napisał, że tego typu automaty są w oddziałach Narodowego Banku Polskiego, natomiast banki prywatne czegoś takiego nie praktykują. Aha, no to mamy już odpowiedź w takim razie bardzo szybką od naszego słuchacza. Myślę, że już prywatnie od każdych oddziałów poszczególnych indywidualnie trzeba traktować takie przypadki. No myślę, że banki mają rozeznanie, czy im się to kalkuluje, czy też nie. Czy ja nie wiem, bo ja na przykład nigdy nie miałem problemu z wymianą groszówek, pięciogroszówek, czy tam dwugroszówek w sklepach, bo bardzo chętnie przyjmowały takie pieniążki i wymieniały. Halo, dzień dobry, witamy.
Halo, dzień dobry, witamy. No to tak proszę się... ściszyć radio, bardzo prosimy. Echo. No właśnie, to jest ten efekt. Dobrze, to może jak słuchaczka ściszą radioodbiornik, to dodzwonią się raz jeszcze pod numer 726-114-114. Odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, jeszcze chciałam dowiedzieć, dzwoniłam w zeszłym tygodniu w sprawie autobusu z Pensławia do Głogowa dla dzieci rannego. Tak. Nie mam. Pan mnie się pytał, jaki to PKS sprzedaje te bilety. I PKS nie chce więcej sprzedać biletów miesięcznych. Czy coś pan się dowiedział w tej sprawie? Nie chcę, dlaczego? Nie mam odpowiedzi jeszcze. Ale jak nie chcą sprzedawać, to przecież to... Nie chcą. Każą pierw dzwonić na numer. Przez tydzień dzwoniłam. No teraz się zbliża następny miesiąc, wie pan, i dlatego pytam. Tak. I nie ma biletów i już nie sprzedają. To jak z numerkami w przychodni zdrowia. No właśnie. To ciekawe, co pani mówi. No to dobrze. Będziemy się dowiadywać. Dziękujemy ślicznie za przypomnienie tematu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia. No, to zobacz. Bilety na telefon. Ciekawostka. No ale to w interesie przewoźnika powinno być, że mieć dużo pasażerów, nie? Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę Państwa, chodzi o to, że przy ulicy Budowlanych jest taki punkt dla rowerzystów. W razie potrzeby, żeby można skorzystać z naprawy, dopełnić powietrza i tak dalej. Również jest uszkodzony, oczywiście od dawna. Mhm. Również taki punkt jest przy Moku i również jest uszkodzony. Czy można by wystąpić z prośbą o to, żeby to naprawić, ponieważ jestem rowerzystką i zdarza mi się często korzystać z takich usług i bardzo by się przydało. Przy ulicy Budowlanych, przy Moku. I przy Moku. Mhm. Tak. I przy PKP, z tego co ostatnio widziałem, też chyba nie jest w najlepszym stanie technicznym. No dobrze, to zgłosimy w takim razie do firmy zawiadującej tymi stacjami. Ja bardzo już nie słyszę, nie wiem dlaczego. Postaramy się dowiedzieć, czy jest w planach jakiś remont tych punktów. Ja myślę, że systematycznie one są tam naprawiane, bo okazuje się, że nie wszyscy w sposób właściwy z tego korzystają. I tu apel do osób, które korzystają z tego typu stacji, aby no nie niszczyć. Tylko... Raczej apel do osób, które nie korzystają, tylko niszczą. No, dokładnie. Korzystają w sposób niewłaściwy. Dziękujemy bardzo za ten telefon i faktycznie kiedyś chciałem sobie podpompować kółko, to wyleciało coś z tego dziwnego. Zamiast powietrza leciała jakaś woda brudna. Halo, dzień dobry, witamy. Słuchamy, dzień dobry. Halo. Proszę ściszyć radioodbiornik i słuchać nas w słuchawce. Tak, chciałam dzwonię. Proszę pana, jest taka sprawa. Słyszałam, że zbierają jakieś takie pamiątki po meczach w stadionie w Lubinie. Czy jeszcze jest możliwe, że można coś dać? Pamiątki na stadionie w Lubinie? Pierwsze słyszę, żeby takie coś było, ale spróbujemy się... Jakaś wystawa miała być. No to nic nie wiemy na ten temat w takim razie. Po audycji wykonam telefon do klubu i zapytam się, czy jest jakaś zbiórka pamiątek, dobrze? Nie, dziękujemy ślicznie. Tylko się dowiemy, to damy na pewno znać. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Zróbmy krótką przerwę reklamową, bo to już godzina 9:33, jak się okazuje, na zegarku, a my tutaj jeszcze bez przerwy reklamowej, ale widzisz, jeszcze telefon dzwoni, to odbierzmy szybciutko. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witam całe radio. Proszę pana, ja chciałam o kwiaty i motyle poprosić dla całej obsługi sobotniej i personelu medycznego z SOR-u i pani doktor i pani w rentgenie. Podziękowania chciałam złożyć za miłą obsługę. Dobrze. Bardzo dziękujemy w takim razie. Już kwiaty i motyle są naszykowane. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. My również panią pozdrawiamy. Do usłyszenia. Gramy kwiaty i motyle, a po kwiatach i motylach króciutka przerwa reklamowa.
Wracamy z tematem dla reportera i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście i mam sprawę taką małą. Słucham. Dzwonię z Lubina przede wszystkim i jest trasa rowerowa Obora Szklary Górne. Tak. Piękna trasa, krótka, bo 4 kilometry, ale zawsze. Proszę pana, są 3 powalone drzewa od ostatniej wichury. No proszę. Ja co prawda wrzuciłem to na facebookowy Lubin. Mam nadzieję, że ktoś, kto, nie wiem kto to tym zarządza, przypuszczam, że gmina wiejska Lubin, ale jak już jesteście, to bardzo prosiłbym o interwencję, jeśli łaska. Dobrze. Mamy zapisane w takim razie ten temat. Już, tak. Fajno, dziękuję pięknie, kłaniam się, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Czyli mamy 3 powalone drzewa na drodze rowerowej osie Kobora. Mhm. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie ulicy Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Kiedyś był tam wyjazd po prostu z jednego pasa. Jeden pas był, że można było się włączyć do ruchu. A teraz jest problem w szczycie wjechać po prostu na Wojska Polskiego w stronę Huty. Tak. Temat wraca jak bumerang, można powiedzieć. Tak. Faktycznie kiedyś tak było, że można było po prostu zjechać i... Włączyć się do ruchu po prostu bez żadnego problemu, a teraz mówię, zrobili 2 pasy, jak malowali pasy, zrobili 2 pasy, że w stronę Huty no nie można wjechać po prostu, trzeba czekać, bo z góry jadą, z dołu jadą samochody i tam trzeba, mówię, dużo jest wypadków właśnie tam na tym skrzyżowaniu. Tak, to jest temat. To jest takie ewentualnie rozwiązanie, że można zjechać w prawo i na rondzie, które jest bardzo blisko, zawrócić. To jest jedno z rozwiązań. To jest niestety jedno z rozwiązań. Bezpieczne też rozwiązanie. Tak, dość bezpieczne, natomiast faktycznie to wtedy powinni zlikwidować ten pas z możliwością skrętu w lewo. Bo to jest też tak, w drugą stronę działa. No właśnie. No ale to jest temat, tak jak wspomniałem, który wraca jak bumerang na naszą antenę, bo już kiedyś jeden z słuchaczy do nas dzwonił w tej sprawie. My przypomnimy się w takim razie, czy w ogóle jest jakaś możliwość, żeby tam znowu zostało zmienione to tak, jak było. Bo... Kiedyś, gdy był poruszany ten temat, to chyba zapadła decyzja, że zostaje tak. Dobrze, to my się przypomnimy, natomiast z tego, tak jak Kasia tutaj powtarza, że... No to rondo jest naprawdę bardzo blisko, więc to chyba nie jest powód, żeby sobie na tym rondzie zawrócić i już bezpiecznie jechać w stronę. To było chóry. Właśnie takie rozwiązanie, żeby prawo na rondo i dookoła. 726-114-114, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchamy. Chciałbym kwiaty i motyle dla chłopaków zieleni za oczyszczenie w piątek z miasta. Dobra. Drzew leżących na chodnikach, parkach i tak dalej. Bardzo dobra robota panowie zrobili. Dobra. I nie było kwiatów i motyl. Podziękowa, jo. Dobrze, no to wysyłamy w takim razie, bo to prawda, co pan tutaj powiedział. Faktycznie zieleń miejska wszędzie, w całym Zagłębiu Miedziowym uwijała się jak mogła, ale jak się okazuje, są też miejsca, do których nie dotarli, ale to prawdopodobnie dlatego, że wysnawał pracy. Więc kwiaty i motyle jak najbardziej się należą. Dziękujemy bardzo w takim razie. W taki sposób to ja lubię dziękować. Kwiaty i motyle dla zieleni miejskiej. W sumie to dla całego Zagłębia Miedziowego. Tak, dla wszystkich. Wszędzie naprawdę dużo było roboty. Którzy właśnie do późnych godzin też pracowali, aby uprzątnąć tereny. A jeszcze w lasach jest trochę tych powalonych drzew, niestety. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Słuchamy. A ja też poproszę kwiaty i motyle, dlatego że rondo zostało otwarte. Brawo! Czyli jednak, dobra. Czekaliśmy, aż ktoś zadzwoni w sprawie tego ronda i się udało. No. Rondo Hutników otwarte od piątku. Dobrze. Super jest ładnie zrobione, elegancko, bezpiecznie, widziałem na zdjęciach. Garnek nie przeszkadza? Nie, super jest, elegancko. Dobrze, super. To w takim razie wysyłamy oczywiście podziękowania jako kwiaty i motyle. Dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego ronda. I żeby nie było, to nie garnek, tylko Kaciu. Oczywiście. Tak jest. Dziękujemy.
Super. Takie rzeczy to ja lubię. Wracamy, drodzy słuchacze, do tematu dla reportera, bo jeszcze dwie minutki nam tak jest, zostały. Dwie minuty. 726-114-114. Miejmy nadzieję, że też GPS-y szybko się zaktualizują. No tak. Bo są tacy, co nie patrzą w ogóle na drogę, tylko na GPS. Mm-hmm. Później uwaga, się nie na garnek. Tak, na Kać. 726-114-114. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja bym też poprosił o kwiaty i motyle dla Państwowej Straży Pożarnej i naszych ochotników. Tak jest, tak jak pan mówi, doskonale się składa. Ja też strażak. To pozdrawiamy. I dziękujemy oczywiście. Dziękuję również, do widzenia. Do widzenia i proszę bardzo, kwiaty i motyle. Pięknie, pięknie, naprawdę. Tak audycję to ja bym mógł kończyć codziennie, naprawdę. Kwiaty i motyle jak najbardziej należą się wszystkim strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej, także i oczywiście, tak już wspominaliśmy, zieleni miejskiej w każdym mieście Zagłębia Miedziowego. Zresztą Straży Pożarnej też wszędzie, w sumie to w całej Polsce nawet, nie? Bo tak. Nie ukrywajmy tego, że spisali się jak zawsze na medal. 726-114-114, być może ktoś rzutem na taśmę się do nas dodzwoni. Więc czekamy jeszcze chwilkę. Jeśli się nie dodzwoni, to my zapraszamy już teraz na jutrzejszy temat dla reportera. O 9.15 startuje i do 9.45 ponownie będziemy czekać na wasze tematy, no które to waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radia Elka. Kończymy w takim razie. 9.45 na zegarku. Dziękuję ci, Iwono. Dziękuję bardzo. Kasiu, też ci dziękuję, ale my z Kasią tu jeszcze sobie troszkę pozostaniemy. Zapraszamy was już jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.